Cześć, jak się ostatnio czujecie? Pytam o samopoczucie, bo brzydka pogoda, mało słońca, przemęczenie to wszystko, z czym sama się ostatnio zmagam, zdecydowanie obniża nastrój. Jeśli macie podobnie, to ten film jest właśnie dla Was. Oczywiście, jak zawsze, wszystkie informacje, które Wam podam, są w 100% wiarygodne, mają poparcie w licznych publikacjach naukowych i badaniach. Nawet nie wiecie, ile czasu zajmuje mi czytanie badań. Z całą pewnością nigdy wcześniej nie przeczytałam tylu badań naukowych, co od momentu, gdy zaczęłam nagrywać filmy. Ale żeby nie przedłużać, zaczynamy. Po pierwsze, wysiłek fizyczny. Aktywność fizyczna bez żadnych wątpliwości poprawia nastrój. Stymuluje wydzielanie dopaminy, serotoniny, endorfin. To hormony odpowiedzialne za dobre samopoczucie. Według naukowców regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko depresji. Aby zachować pełnię zdrowia psychicznego, wystarczy już godzina ćwiczeń tygodniowo. Osoby, które nie ćwiczą wcale, mają o 44% większe ryzyko wystąpienia depresji. Najprawdopodobniej jest to spowodowane nie tylko hormonami, które są uwalniane podczas ćwiczeń, ale także innymi korzyściami fizycznymi i społecznymi związanymi z zaangażowaniem w ćwiczenia. I już ta godzina tygodniowo chroni nasze zdrowie psychiczne, ale dla zdrowia fizycznego jest to trochę za mało ćwiczeń. Po drugie, jedzenie. Ale to nie słodycze poprawiają humor. Według badań, gdy odżywiamy się dietą bogatą w warzywa, owoce, ziarna, ryby, a także niewielką ilość chudego mięsa oraz nabiału, mamy od 25 do 40% niższe ryzyko wystąpienia depresji, niż gdy jemy żywność wysoko przetworzoną i bogatą w cukry. Co więcej, istnieje wyraźne powiązanie pomiędzy dietą wysokocukrową a depresją. Mimo że po słodyczach krótkotrwale polepsza się nastrój, bo stanowi to ujście dla złych emocji, to spożywanie takich produktów może prowadzić do otyłości, a otyłość sprzyja różnym negatywnym stanom emocjonalnym. Więc jedząc słodycze, a także fast foody i produkty wysoko przetworzone, wchodzimy w błędne koło, bo krótkotrwale polepsza się po nich nastrój, ale długotrwale to działają one na nas dołująco. Co do wpływu czekolady na nasz nastrój, to zdania naukowców są podzielone, ale zdecydowana większość najnowszych badań wskazuje na to, że czekolada nie ma żadnego wpływu biologicznego czy neurochemicznego na nasz nastrój, a jedynie jest efektem placebo związanym z przyjemnym doznaniem smakowym. Po trzecie, sen. Bezsenność, zła jakość snu czy jego niedobór bezsprzecznie powoduje pogorszenie humoru. Co więcej, badania przeprowadzone na osobach chorych na cukrzycę, wśród których pogorszenie nastroju jest bardzo częste, wykazały to, że nocne marki, czyli osoby późno chodzące spać, mają większą tendencję do wahań nastroju. Więc, żeby dobrze się czuć, należy być wyspanym. A żeby być wyspanym, trzeba spać od 6 do 9 godzin na dobę. I bardzo ważna jest też jakość snu. Z tą jakością snu związane jest spożycie alkoholu. Bo alkohol faktycznie może powodować polepszenie samopoczucia, ale prowadzi też do pogorszenia jakości snu. Więc następnego dnia czujemy się zmęczeni i nasze samopoczucie idzie w dół. Jeśli chcecie więcej dowiedzieć się o śnie oraz o tym, jak się wyspać, to nagrałam kiedyś o tym cały odcinek. Możecie go tutaj zobaczyć. Poza tymi trzema sposobami, które wymieniłam, istnieją też setki innych, jak słuchanie muzyki, czytanie książek czy spędzanie czasu w miłym towarzystwie. Jednak nie są one już tak przebadane. Być może ich działanie jest jedynie efektem placebo. Ważne jednak, by każdy znalazł coś dla siebie. Mogę Wam ręczyć, że aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie i bycie wyspanym zadziała na pewno. Co więcej, nie można ich przedawkować, są dostępne dla każdego, a dodatkowo sen i ćwiczenia są jeszcze darmowe. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to, klikając czerwony przycisk. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.